kiedy ta nagroda została przyznana dwóm osobom, ale żeśmy na lewo i na prawo oglądali te zgłoszenia i po prostu uznaliśmy, że w związku z tym macie Państwo o połowę mniej pieniędzy, ale tyle samo naszego podziwu. Także no, być może kiedy dojdziemy do tego, że będziemy mogli większe kwoty dawać, nawet jak troje będzie laureatów, ale na razie tak to Nobel wygląda. Też jest zielony. Właśnie, Nobel też jest zielony. Nobel też jest zielony. A teraz, proszę Państwa, pozostałe osoby to jest 9 nauczycieli, wychowawców z całej Polski, którzy robią bardzo różne rzeczy. Ja będę prosiła Państwa, ja będę czytała, to wymaga pewnej uwagi, ja będę czytała fragment z Państwa opisu. Państwo musicie odgadnąć, czy to wypisaliście i wejść tu do nas. Wtedy dostaniecie nagrodę i mam prośbę, żeby nie uciekać, tylko zostać. Potem doprosimy też Pana Jerzego, być może jeszcze kogoś ze szkoły i zrobimy sobie taki jak co roku krąg, że tak powiem, nadziei i cierpienia tych, którzy nauczycieli, którzy wiedzą, że życie to jest i świat to jest wąski most, próbują sobie i innym pomóc przez niego przejść. Dobrze, to i zrobię na dodatek to nie w kolejności alfabetycznej. Proszę Państwa, więc tak. Klub Dobrej Rozmowy, Klub Młodego Obywatela, dyskusje o uchodźcach i migrantach, pomoc na rzecz mieszkańców osiedla Kotarmińskiego, dzieci z przedszkola 48, szkoła podstawowa nr 25. Bardzo prosimy! Nauczycielka języka polskiego, gimnazjum nr 25 w Zabrzu. Potem zapytamy, jak wygląda los nauczycielki gimnazjum, ale to za chwilkę. Na razie prosimy. Dyplom i nagroda. Brawo. To, żeby było trudno. Pracuję z nastolatkami, którzy próbują zdefiniować siebie w tej gmatwaninie codzienności. Pokazuje im, że są z jednej strony spadkobiercami historii, ale mogą też tworzyć własną historię, będąc świadomymi swych potrzeb obywatelami. Jestem dumna z niemal 300 absolwentów klas aktywności twórczej. Dobrych ludzi dodaję na końcu. Nasza bohaterka i uczestniczka też wielu projektów, które centrum robi. Także bardzo się cieszę, że się tu spotykamy. Bytom. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego. To jest niezły sport. To prawie Katarzyna Michalska. Dobrze, teraz osoba, która prowadzi autorski projekt inwentaryzacji zawierciańskich cmentarzy żydowskich. Metodą, tu muszę przeczytać, pomiaru geodezyjnego GPS, pierwszy taki projekt w Polsce, ale też za swój największy sukces uważa upamiętnienie 70. rocznicy likwidacji getta w Zawierciu. Dla wielu ludzi ta uroczystość oznaczała zamknięcie okresu milczenia. Czy jest z nami pan Marcin Merkiel? Jest. Zawiercie. Takich miejsc w Polsce jest mnóstwo. Takich panów Marcinów, Bergierów mniej niż tych miejsc, ale dobrze, że są i dobrze, że pan też uczy innych, jak to robić właśnie, żeby przypominać, żeby się opiekować. Chcę powiedzieć, to była też dziwna sytuacja, bo do nas zadzwonił ktoś z Ameryki, żeby zapytać, czy taka osoba jak pan Marcin może być kandydatem. No i myśmy powiedzieli, że chyba może. Dobrze, proszę Państwa, to teraz osoba, która założyła nawet fundację działającą na rzecz budowania dobrych relacji z Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami. Prowadzi taki projekt przeciw dyskryminacji dotyczący dziejów polskich Żydów w Holokaustu i walczy o wyeliminowanie odrzucania dzieci w szkole i mieszkańców miejscowości ze względu na pochodzenie, kolor skóry,
społeczne, wyznanie, orientację seksualną, stopień sprawności, a także bardzo ważne, my czasami o tym nie wiemy, nie wiem, pani Hanna już poszła, ale ja muszę, to nie, jest pani Hanna, że wśród młodych ludzi strasznie ważna jest dyskryminacja ze względu na wygląd. Tego chyba nie ma w żadnej karcie praw podstawowych ani niczym takim. A to jest okropnie ważne i znaczna część wykluczenia z tego wynika. Rozpoznała się pani Magdalena. Pani Magdalena Pilnia. Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Szkoła podstawowa numer 5 w Piastowie z oddziałami gimnazjalnymi. Dobrze, to teraz w takim razie trudna rzecz, mianowicie człowiek, który od lat pokazuje różnorodność, bogactwo, piękno, ból żydowskiego świata w Polsce, w Krakowie, to już ułatwiłam, ale w Krakowie i w Polsce i pokazuje coś, co my tak strasznie, nam jest łatwo to sprowadzić do jakiejś jednej rzeczy. Tożsamość, kim ty jesteś? Pokazuje, że na to pytanie można udzielać bardzo wielu odpowiedzi i każda z tych odpowiedzi jest prawdziwa i one się ze sobą nie muszą kłócić. Pokazuje różnorodność naszej, wielowarstwowość naszej tożsamości i to, że to nie musi być źródłem konfliktu, to może być właśnie źródłem naszego bogactwa i naszej siły. Pan Adam musiał. Pan Adam jest nauczycielem języka angielskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. My się bardzo cieszymy, że mamy taką bogatą, zróżnicowaną reprezentację nauczycieli różnych przedmiotów. To pokazuje, że naprawdę można każdego przedmiotu ucząc i w każdej roli w szkole występując robić coś ważnego, ciekawego i no, takiego, co zmienia życie dzieci. Także strasznie się cieszymy i plus no, ta geograficzna tutaj jest duża różnorodność, co też nas cieszy, bo mamy i Kraków, i Piastów, i wszystko. Dobrze, to teraz ktoś, kto przełamuje, aha, ja wiem, jak ja czytałam tę historię tej nauczycielki, to przeczytałam, że mieszkańcy okolicznych gmin zazdroszczą tej gminie i tej miejscowości, że ona tam jest i że ona tam robi takie rzeczy, bo ci Ukraińcy, którzy tam mieszkają w tej gminie, mają lepiej, są lepiej traktowani, czują się lepiej, włączają się w różne działania takie kulturalne, społeczne i w ogóle się czują jak u siebie, a w okolicznych gminach jakoś tak nie jest. I wszyscy się zastanawiają, kto to zrobił, a zrobiła to właśnie pani, która robi, ona nawet dostała nagrodę w konkursie MSZ, także przyjemnie, że ministerstwo to doceniło. Polska dla wszystkich. Ja nie wiem, czy to hasło jest nadal obowiązujące, ale u nas tak. Gratuluję. Pani Marta Piekarska. Szkoła podstawowa w Jerzewie. Także to jest naprawdę przykład takiej, tu ktoś mówił o tych takich małych kroczkach, mikro, to chyba nawet ty, Małgosia, na filmie, że takie małe rzeczy, które potem się okazują dużymi rzeczami, to jest właśnie ten przykład. I bardzo proszę, no to sprawę na potwierdzenie tego, co Krzysztof mówił, osoba, która propaguje metodę dramy w edukacji, wychowaniu i profilaktyce i robi to z dziećmi słabowidzącymi. Dla nas no, szczególnie ważne są też te miejsca, w których uczą się osoby, które mają trudniej, które mają gorzej i jakby widać, że z nimi można robić też wspaniałe rzeczy. Także bardzo prosimy pani Hanna Jastrzębska-Gzela. Tyflopedagog i muzykoterapeutka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci słabowidzących i tym razem w Łodzi. Dobrze, i kogo jeszcze nie czytam? A, jeszcze nie czytam. Człowiek, który tak, chodził do liceum, potem
pomyślał sobie, a to fajne liceum, to ja tu zostanę nauczycielem, Potem pomyślał, fajne to liceum, ale mogło być jeszcze fajniejsze, zostanę dyrektorem. I jak powiedział, tak zrobił, ale to nie jest jego jedyna zasługa, że jest dyrektorem, chociaż to też jest ważne, bo nie jest wcale łatwo. Jest trudno być nauczycielem, a w tych czasach, zawsze było trudno, ale w tych czasach myślę, że szczególnie trudno jest być dyrektorem i szczególnie dobrze jest, jakby, że dzisiaj mieliśmy te pieśni, żeby się niczego nie bać. I to dedykujemy wszystkim dyrektorom. Poza byciem dyrektorem jest też wolontariuszem i organizatorem wielu takich wydarzeń, akcji charytatywnych, które całą młodzież włączają, między innymi dla osób poszkodowanych w Polsce, Sri Lance, w czasie w Nepalu, w czasie tego trzęsienia ziemi. Pan Przemysław Fabiański, bardzo prosimy. Nauczyciel geografii przy okazji, także kocha świat. I to jest Chorzów. Wszystko to się dzieje w mieście Chorzowie, czyli tam, gdzie też Zosia Cofałka, tak? No. Wielkie miasto, fajne miasto Chorzów. Czy ja kogoś jeszcze czytała? A, jeszcze tam. A, jest. Przepraszam. I last but not least. Oni zrobili mnóstwo różnych rzeczy, ale ja chcę o jednej powiedzieć, mianowicie Syria. Temat, którego się wszyscy nauczyciele w tej chwili boją. I to wynika raz z przyczyn politycznych, a dwa po prostu takiego ludzkiego poczucia bezradności naszej wobec tego, co tam się dzieje, wobec ogromu cierpienia. Więc to nie zawsze jest tylko tak, że się boją o tym mówić, po prostu nie wiedzą, co powiedzieć bardzo często. Więc i wśród naszych kandydatów było sporo osób, które się tego nie boją. I jedną z takich osób jest pani, która zorganizowała na przykład manifestację pokojową Stop ludobójstwu w Syrii. I w czasie tej manifestacji się połączyli z dwiema osobami, z oblężonego Aleppo, z Monterem i Zaid, która prowadzi w Aleppo, czy już prowadziła, nie wiem, podziemne place zabaw. Jak to przeczytałam, to mi się zrobiło, ciarki mi po plecach przeszły. I która zorganizowała seminarium dla nauczycieli, chcesz pokoju, przygotuj się na pokój, nie na wojnę. Bardzo prosimy, pani Joanna Rosza. Nauczycielka języka polskiego i tu mamy jeszcze jeden dowód na naszą różnorodność, zespół szkół zakonu PR-ów w Poznaniu. Brawo! Brawo! Dobrze, to teraz tak. Wy jeszcze na chwilkę stoicie i zaraz dostaniecie krzesełka. Czy panią można może go przesadzić? Dobrze. Pierwsze dwie osoby niech sobie tam siądą. Siądźcie, bo zostały teraz dostaną i zrobimy tak jak co roku, taką